Dzień dobry. I dziękuję, że zgodził się pan porozmawiać dzisiaj, pomimo tak ciężkiego wieczoru. Wieczór był miły. A ja pozwoliłam sobie coś przygotować. To jest ode mnie dla pana. Ojej, dziękuję bardzo. Że zgodził się pan porozmawiać. Proszę mi powiedzieć, czy trudno być gwiazdą rocka w Polsce? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. A pan jest gwiazdą? Nie, nie jestem gwiazdą. Przynajmniej nie czuję się gwiazdą. Ja myślę, że u nas nie ma czegoś takiego jak gwiazda rocka. Mówi się o niektórych artystach, że są gwiazdami, gwiazdorami, celebrytami i tak dalej. Nie wiem, czy tak jest. Ja siebie tak nie postrzegam. Ja sobie tak nie myślę i jestem facetem, który śpiewa piosenki i zabawia publiczność tam, gdzie go chcą słuchać i oglądać. No i to jest wszystko tak naprawdę. A jak się grało koncert w Barcianach? Bardzo fajnie. Bardzo było sympatycznie. Połknąłem jedną muchę w trakcie koncertu, co uniemożliwiło mi wykonanie, to dobre wykonanie piosenki. Parę chwil, przez chwilę myślałem, że już się nie uda zaśpiewać nic do końca. Także było fajnie. Ale zaśpiewał pan i fantastycznie. Pan śpiewał, publiczność się świetnie bawiła. Zawsze chciałam zadać takie pytanie, czy gwiazda pana pokroju woli grać koncerty duże, czy małe koncerty? Znowu z tą gwiazdą. Znaczy ja lubię koncerty wszystkie, bo każdy koncert jest inny. Ja lubię też grywać koncerty kameralne, takie typu dla 100, górę 200 osób na przykład. Tylko, że to wtedy no, z zespołem ciężko jest zagrać, więc gram taki, mam taki swój projekt, nazywa się to Artur Gadowski akustycznie. I gram z moimi kolegami, gitarzystą i basistą. Grywamy sobie piosenki na gitarze. Ja wtedy też sobie gram na gitarze, na ukulele, czasami na gitarze rozofonicznej. To różnie bywa. I gramy wtedy utwory nie tylko moje, z mojego repertuaru, ale też piosenki takie, które ja lubię i lubią moi koledzy. Więc no, robię różne rzeczy. Oprócz tego mam też taki projekt, który wiąże się z teatrami, z domami kultury, gdzie śpiewam z Tomaszem Momotem, dyrygentem i pianistą, i z Natalią Wilk śpiewamy w duecie. My to nazwaliśmy ten koncert, że to jest koncert najpiękniejsze piosenki świata. I śpiewamy tam razem utwory w takich wersjach dosyć, myślę, zaskakujących. Jeśli ktoś zna, bo też między innymi są tam piosenki z repertuaru zespołu IRA. Te piosenki tylko przy akompaniamencie fortepianu, więc to też myślę, że jest fajne. I, no i mówię, no i gramy też koncerty klubowe z zespołem, więc w większych klubach to też jest fajne. No a latem gramy głównie koncerty plenerowe, więc to mówię, no, to są bardzo różne sytuacje, ale wszystkie są dla mnie miłe, dobre. Inaczej się też jakby układa program, grając koncert w małym klubie czy w dużym klubie, zupełnie inaczej grając koncert plenerowy, gdzie w dużym stopniu publiczność jest przypadkowa, bo niekoniecznie to są fani zespołu IRA, którzy przyszli specjalnie na nasz koncert. Zdobyliście państwo wiele wyróżnień, wiele nagród, a proszę mi powiedzieć, która jest dla was taka najcenniejsza, najważniejsza? Ja mam takie dwie nagrody, które sobie bardzo cenię cenię sobie bardzo każdą ze złotych płyt, którą dostaliśmy, bo to wiadomo, bo to dlatego, że płyty się podobały i że wiele osób kupiło te płyty, tak? I dlatego one miały status złotej. Jutro też będziemy mieć wręczaną złotą płytę za ostatnią, więc to też jest miłe, to będzie miłe. Natomiast takie mam nagrody, dwie bardzo ważne. Pierwsza to moja pierwsza nagroda, jaką dostałem w życiu, nagroda za debiut estradowy w 1988 roku na festiwalu w Opolu. Dostałem nagrodę Zakru. Była dla mnie ogromne wyróżnienie i po prostu od tego się właściwie wszystko zaczęło. A taką drugą ważną nagrodą to nagroda Zaiksu za tekst do piosenki Wybacz, którą dostałem w tym roku na festiwalu też w Opolu. No i to mnie bardzo zaskoczyło, że moi starsi i młodsi koledzy
zagłosowali właśnie na tekst, który jest mojego autorstwa. Tym bardziej ta nagroda była dla mnie i w ogóle dla zespołu ważna, że również za muzykę Piotr Konca dostał nagrodę za tą samą piosenkę, bo to nie jest jedna nagroda, to są dwie różne nagrody, tak. I nagle okazało się, że jedna piosenka zdobywa obydwie, no i to było bardzo, bardzo miłe. No. A jak już jesteśmy przy nagrodach i wyróżnieniach, to proszę mi powiedzieć, jakie plany muzyczne na przyszłość? No w tej chwili jesteśmy już właściwie na tak powiem, na finiszu prac nad i nagrywaniem nowej płyty studyjnej. Nie wiem, kiedy ją wydamy. Były takie plany, że może wydamy ją jeszcze jesienią tego roku, ale nie sądzę. Nie sądzę, żeby to się udało. Myślę, że bardziej początek przyszłego roku. I właściwie to koncentrujemy się głównie na tym materiale i na promowaniu nowych piosenek. Myślę, że niebawem wypuścimy nowego, bo piosenka Wybacz jest teraz w radio i można ją słyszeć. Natomiast będziemy chyba już niedługo wypuszczać następnego singla i zobaczymy, co się wydarzy z tą nową piosenką. No i w zasadzie to są wszystkie plany. No oprócz tego gdzieś tam jesienią ja będę koncertował, będę właśnie grał te małe koncerty z tymi moimi duetami i to będzie też jakaś taka niespodzianka, bo również będzie nas supportowała przy tych duetach, nie na wszystkich, ale myślę, że na wielu też koncertach moja córka Zuzanna, która śpiewa, pisze własne piosenki i chce iść tą drogą. Tak. Dla pana napisała coś? Dla mnie nie napisała jeszcze, chociaż prosiłem ją kiedyś po ziemi, żeby mi kiedyś napisała piosenkę, którą mógłbym zaśpiewać. Myślę, że to kiedyś zrobi, ale jeszcze nie. No nie mogę też nie zapytać pana o to, bo fanki pana by mi nie wybaczyły, bo kobiety pana kochają z wzajemnością. Ja kocham kobiety, oczywiście, że tak. Ale mocno pana kochają. Wiem, że mam mnóstwo fanek, wiem, że bardzo sobie cenię to, że jest tyle dziewczyn, które się angażują w jakieś różne działania, właśnie wspierają mnie. To pomaga? To bardzo pomaga. To bardzo pomaga. Jak człowiek wie, że jak artysta wie, że ma wsparcie ze strony publiczności, no to naprawdę może wiele zrobić i wiele wytrzymać. Pierwszy raz pan tutaj gra w Barciana? Tak. A w tych okolicach? No w okolicach to nie pierwszy raz. Ale daleko tak sięgając od Barcian? No Mrągowo. A, no to rzeczywiście, to niedaleko. A czego mam panu życzyć na koniec naszej rozmowy? Czego mogę panu życzyć? Zdrowia. Zdrowia. No to tak życzę jest. Panu zdrowia, sukcesów i takiej, cały czas takiej energii, jak gdzieś widziałam na scenie. Dziękuję bardzo. I dziękuję panu serdecznie za rozmowę.